Witam serdecznie wszystkich na wizji Wojciech Orzechowski warsztaty inwestowania w nieruchomości i Patryk Gogacz. Patryk, który rozpoczął swoją przygodę z inwestycjami no wiele, wiele wcześniej, za chwilę nam opowie, ale na warsztaty trafił w 2016 roku. I przed chwilą nawet ustaliliśmy, że na szkoleniu stacjonarnym był 7-8 lutego 2016. Między innymi siedział w grupie, w której był Aleksander Weiss. A z Aleksandrem Weissem miałem wywiad kilka tygodni temu. Można zobaczyć na YouTubie niesamowity team, mocny team, częściowo właśnie ze Śląska i działającym mocno na Śląsku. Patryk Gogacz, witam cię serdecznie. Witam cię, Wojtku. Witamy też wszystkich internautów. Cieszymy się, że tutaj jesteście. Ja myślę, że to jest dobry czas, żeby po prostu pobyć chwilę tutaj, żeby posłuchać doświadczonych ludzi, inwestorów oraz tych, którzy zaczynali jakiś czas temu, właśnie po to, żeby zobaczyć, jaki ścieżka przebiega. Ja bardzo często dostaję od Was informacje, że właśnie ktoś już mnie śledzi trzy lata. Nie? Ja tak czasami oglądam się w lusterko, widzę, że jeździ za mną jakiś samochód, ale nie sądziłem, że wszyscy uczestnicy mnie tak śledzą albo ci, którzy chcą się zapisać na warsztaty. A jednak obserwujecie mnie bardzo długo i bardzo często za późno podejmuje się tę decyzję, żeby zmienić swoje życie. Po co to czekać? Rok, dwa, trzy, jak można przyjąć wyzwanie? Patryk, ty przed naszym tutaj nagraniem stwierdziłeś, że 2016 rok to był bardzo dobry rok na rozpoczęcie inwestycji. Opowiadaj, jak to się u Ciebie zaczęło? Jak to się zaczęło? Jak każdy wie, od ponad 10 lat prowadziłem firmę remontowo-budowlaną, prowadzę ją do dnia dzisiejszego, lecz w 2015 roku remontowałem inwestorom. Nie wiedziałem wtedy, co to jest flip. Nie wiedziałem, że można kupić mieszkanie, wyremontować i sprzedać zyskiem. W 2015 roku do tego czasu. Moją ciężką pracą od rana do wieczora oszczędzałem, ponieważ moje motto życiowe było dużo pracuj, oszczędzaj, później się dowiedziałem, że to trzeba inwestować, i na samym końcu korzystać z tego. Więc wszystko się zaczęło z pierwszego mieszkania, które otrzymałem. Po babci, które oczywiście ja sam wykupiłem, za wszystko, za wszystko zapłaciłem, wyremontowałem. I nie wiedziałem, co mam z tym mieszkaniem dalej robić. Więc to mieszkanie stało puste. Oczywiście wpisywałem w wyszukiwarce Google hasło nieruchomości. No i nikogo nie było oprócz ciebie. Więc wszędzie był Wojtek, 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 Wojtek. Mówi: OK, posłucham i spróbuję z filmów wywnioskować, co mam robić. A wiadomo, 216 rok ja myślę, że to był rok złotych czasów, ponieważ te nieruchomości były bardzo tanie. Bardzo tanie. I jeżeli ktoś troszeczkę ruszył głową i wpadł na pomysł, że ma wpisać w wyszukiwarce Google Nieruchomości, to na pewno by natrafił na Twoją osobę i myślę, że wtedy mógłby zmienić swoje życie. I tak to się stało u mnie. Oglądałem twoje filmy, wtedy byłeś we Włoszech. Nagrywałeś te wszystkie filmiki. Niektóre słuchałem po 30 razy dziennie, więc każde słowo, każdy wyraz sobie zapisywałem w notatkach. W końcu po paru tygodniach słuchania nie ukrywam, że znudziłeś mi się, ale mówię, zadzwonię, porozmawiam, zobaczę, co pan Wojtek ma do. Zaoferowania. Wtedy pamiętam, że stanąłem pod kopalnią w Bytomiu, i akurat wszystkie inwestycje, które od tego czasu zaczynałem prowadzić pod wynajem, to są właśnie w Bytomiu. Wtedy się, wtedy się rozpędziłem, ponieważ oglądając Ciebie, przeczytając książkę Roberta Kiosakiego, Bogaty ojciec biedny ojciec, to mi wtedy dało szersze pole widzenia, co ja mam w ogóle robić i co ja robię więc ym, raz, że y, rozmowa z Tobą y, trwała w granicach 5-10 minut, więc wtedy wiedziałem, że skorzystam z Twoich usług. Kupiłem wtedy książkę. Nie wiem, czy ty, czy ty mi tej książki nawet nie wysłałeś za darmo. Tego nie wiem, to by trzeba było gdzieś tam w archiwum odszukać. Patryk, e... dobrze, fajny news. Jeżeli by ktoś chciał moją książkę, zarabiaj na nieruchomościach. Za darmo, musi wykonać pewne zadanie, ale kto się zgłosi do mnie, jak najbardziej ma możliwość audiobooka takiej książki otrzymać za darmo. To dzisiaj robimy promocję. Przy okazji wywiadu Patryka, piszesz na maila informapawivid.pl, wykonujesz bardzo jedno proste zadanie i dostajesz audiobooka gratis. Więc do dokończę moją myśl. Przeczytałem też książkę Roberta takiego od początku do końca z trzy razy. I wtedy zmienił mi się całkiem pogląd. Faktycznie to, co się działo wokoło mnie, mojej firmy, moich znajomych, delikatnie, delikatnie zmieniłem swój tor myślenia. I to był bardzo dobry moment, ponieważ szłem drogą Roberta Kiosakiego i mi brakło pieniędzy. Ponieważ kupowałem mieszkania, kupowałem mieszkania, kupowałem mieszkania, wynajmowałem i nagle się okazało, że. Moje nadwyżki finansowe, nad którymi pracowałem ciężko od 15 lat, zarabiając sobie popołudniami, dorabiając sobie i praktycznie część mieszkań zostało wynajętych od razu, ponieważ było bardzo mocne stanie z rynku, a ja byłem tak zwanym świeżakiem. No i wtedy przybyłem na Twoje szkolenie, no i znowu odmieniłeś mi drogę, znowu pojawiły się inne ścieżki. Inny tok myślenia. Wtedy doszło pracowanie, zarabianie, oszczędzanie, inwestowanie i wydawanie. No i prawdę mówiąc, kupiłem, kupiłem pierwsze mieszkanie. Nie wiem, czy pamiętasz, w Katowicach to było mieszkanie, przez które się przestraszyłem czyli przestraszyłem się pani pośrednik i to mieszkanie kupiłem. Wtedy pamiętam, miałem tą twoją checklistę punktów zakupowych idealnego mieszkania. Wtedy pani pośrednik mi powiedziała, że albo kupuję, albo tą listwę, listę wyrzucam do kosza. Więc e, przestraszyłem się. E, kupiłem, wtedy wiem, że też wykonałem do ciebie mm, telefon. Wojtek, e, kupiłem super, to teraz działaj. I powiem szczerze, nie przeszłem jeszcze wtedy kompletnego szkolenia i mówię, co ja mam robić dalej. No i wtedy ta twoja ścieżka pokazała, mm, co trzeba dalej robić, i do dnia dzisiejszego. Robię to cały czas. Z Patrykiem fajnie mi się współpracuje, dlatego że z czasem, kiedy Patryk trafił na drugi etap remont, stwierdził, słuchaj, Wojtek, masz fajnie pokładane te panele, gdzie dokładnie kształcisz uczestników warsztatów w zakresie remontowania. Jeśli ktoś chce się uczyć takiego dokładnego remontowania i, i tego wszystkiego. I ja bym uzupełnił Ci jeden panel o informacji, jak to wygląda z punktu widzenia ekipy remontowej, bo ja prowadzę ekipę remontową, wykonałem już masę remontów, więc mogę podpowiedzieć, jak rozmawiać z budowlańcami, jak rozmawiać z ekipami budowlanymi. I słuchajcie, dzisiaj, na drugim etapie, Patryk już od trzech czy czterech lat. Ma swój panel czterogodzinny, gdzie fascynuje warsztatowiczów naszych tym swoim podejściem do remontowania, jak zrobić, jak zrobić najlepiej. Patryk ma też konsultacje online w zakresie drugiego etapu, gdzie można do Patryka zadzwonić, poradzić się coś. Nawet można odpalić kamerkę online i pokazać techniczne szczegóły remontowania. Ja jestem ekonomistą, układam biznes, staram się robić to najlepiej jak potrafię, ale ja nie umiem remontować sam osobiście, czyli dobrać taką gładź czy inną, czy zrobić to taką techniką czy inną. Od tego ja mam ludzi i zaufane ekipy remontowe. Ale Patryk stał się na tyle fajny medialny, że on powiedział, a ja to zrobię, ja mogę cię tu uzupełnić. No i to jest piękne, gdzie u nas w zespole można też podejść do problemu bardzo technicznie, i Patryk rozwiąże każdy problem. Nawet ja pamiętam, były takie przypadki, że Patryk online oglądał mieszkanie, potem okazało się, że ekipa coś schrzaniła, i on prowadził z nimi negocjacje online, a nawet jedną ekipę wyrzucił z mieszkania, więc Patryk opowiada, jak to było. Tak, do dnia dzisiejszego udało nam się zlikwidować ekipę 3. Wszystko to było zrobione online poprzez wskazanie błędów remontowych, które wynikły podczas wykonywanego remontu. Oczywiście każda z ekip się do tego przyznała, dobrze, że były umowy, ale fajnie jest, jeżeli druga strona wskazuje błędy pierwszej stronie. Więc to jest bardzo duży plus, ponieważ ja w przeciwieństwie do ciebie uczę się zarządzania. Uczę się tej drugiej składanki z drugiej strony, czyli jak zrobić, żeby faktycznie ten biznes był coraz większy, otaczać się coraz lepszymi ludźmi i tworzyć zespoły i delegować. Powiem szczerze, że ja tego się uczę, ale znowu, pod kątem remontu, pracy, remontowo budowlanych, wykończeniowych. Te ponad 15 lat pomagam w tym, żeby te remonty były coraz lepsze w tej klasie premium, tak jak ja to robię i faktycznie powiem, jak tak przeglądam internet, no to mieszkania wychodzą na rynek fantastyczne. Więc miałem jednego uczestnika, i, i to był jedyny uczestnik, a ich było naprawdę bardzo dużo, i to był Dariusz Laskowski z Warszawy. Oh. To była jedyna osoba, która. Przebyła ze mną cały remont online. Powiem szczerze, to trwało z półtorej miesiąca czy dwa. Przetrzepali mnie w każdym rodzaju remontu. Darek jeszcze też do mnie dzwoni, jeżeli faktycznie jest jakiś problem. Ostatnio mieliśmy kontakt z odpływem liniowym. No ale niestety to robią ludzie. Trzeba tego faktycznie pilnować dosyć mocno lub się posługiwać osobą, która ma troszeczkę większy zakres remontowy, która się chce uczyć i która może pomóc przy, przy danym remoncie. No to wspaniale, pozdrawiamy Darka i Kasie. Oczywiście ja pamiętam, jak oni rozpoczynali warsztaty w ogóle bez żadnego kapitału, a dzisiaj tak trzaskają są, bywają moimi gośćmi na kanale YouTube, możesz odszukać ich filmy wstecz, co najmniej trzy filmy z ich trzech nieruchomości są na kanale YouTube, można popatrzeć, zobaczyć, dobrze Darku, Patryku, przepraszam, że wspomniałeś o Darku, bo zaprosimy ich też do kolejnego odcinka, zobaczymy co ciekawego oni są w stanie nam przekazać. Patryk, ile do tej pory remontów wykonała Twoja ekipa remontowa? No, na dzień dzisiejszy jest ponad tysiąc remontów wykonanych. A to jest cały przebieg 15-letni. 15 cały przebieg 15-letni, tak. Więc, więc powiem szczerze, jakby to tak podzielić przez ilość lat, przez ilość remontów, no to nie ma takiego szału. Niekiedy się zdarzało tak, że robiłem po 10 remontów w ciągu, w ciągu, remon w ciągu miesiąca, więc też prowadziłem jakieś tam większe inwestycje, co, co, co cedowałem też na inne firmy podwykonawcze. Więc to nie są remonty w stricte wszystkie, które, które, które ja wykonywałem własnymi, własnymi pracownikami, a miałem ich ponad 10, dochodziło nawet do 15-18 osób. No to nieźle, bo jak masz 18 osób, to tak szczerze 6 remontów naraz nawet można prowadzić. Jak masz to lepiej zorganizowane, to może i nawet lepiej. 1000 remontów na 15 lat to jest 66 remontów rocznie, podzielić na 12 miesięcy... To jest y, pięć, pięć remontów, czyli jak najbardziej jest to realne. No. realne. Jeżeli się ma tyle pracowni tylu pracowników, y, deleguje się na, na osoby y, typu podwykonawcy, to naprawdę taki remont idzie zrobić. Ja, ja na dzień dzisiejszy robię pięć remontów na raz, więc, więc y, jakiś, tam, jakiś tam problem nie jest, tylko trzeba to usystematyzować, y, delegować. I trzeba się troszeczkę na tym znać, żeby taki dość szeroki zakres prowadzić, ale jeżeli chodzi o branżę nieruchomości o inwestorów, to tutaj widzę, że to się to jest tak zwany automat. Czyli wiemy, gdzie co kupujemy, mamy już jakąś checklistę zakupową zrobioną, więc to jest praktycznie automat, ale trzeba do tego faktycznie przysiąść, poświęcić 1-2 dni. Według listy zrobić wszystko to co, to, co potrzebujemy, i remont sobie trwa już swoim, swoim torem. Tylko to trzeba porządnie uporządkować i ja staram się tak robić. Staram się uczyć inwe, innych inwestorów. No ze mną niektórzy inwestorzy naprawdę mają ciężko, ponieważ dla mnie pewne rzeczy są zautomatyzowane, dla nich są pewne rzeczy nowe. Jeżeli ja wykonuję komuś remont, jeżeli teraz mamy inwestora, liczmy z Krakowa, zakupił mieszkanie, mówił Patryk, oddaję ci klucze, spotykamy się pod koniec kwietnia, i ja tylko odbieram klucze. Więc przyjechał do nas do biura, krótka rozmowa, 15 minut, uzgodniliśmy wszystko, jak chcemy, co chcemy. I, I trzeba działać. Więc, a Tych, więc... Ile taki remont kosztuje u ciebie? Czyli mamy mieszkanie standardowe, 50 metrów, trzy pokoje, granat trzeba wrzucić. Czyli robimy podłogi, robimy parapety, drzwi, łazienkę całą, kuchnię, elektrykę, hydraulikę, malujemy gładzie. Ile taki remont trzeba liczyć, że ekipa remontowała dobra weźmie? Tak, jeżeli chodzi o rynek wtórny. Teraz mamy mieszkanie, 52 metry. Mamy szacowaną kwotę między 80 a 90 tysięcy na gotowo, z pełnym homestagingiem, z firmą sprzątającą, klient wchodzi, odbiera klucze. O, Nie no jest, to to jest Sporo, kurczę, jak ty tysiąc remontów zrobiłeś, tyle zarabiając, to ty już musisz być nieźle bogaty. Ale skupiając się na samej robociźnie, no to ekipa remontowa, ile weźmie za taki remont? Jeżeli chodzi o rynek wtórny, bez materiału trzeba liczyć w granicach 600-700 zł. 600-700 zł za metr kwadratowy. Tak. No to jest tak, że my do niedawna jeszcze bazowaliśmy na 450 zł za metr kwadratowy, czyli ty jeżeli robisz to w miarę z górnej półki, no to przy 50 metrach, no to jest 30 tysięcy złotych za robociznę, no ale podejrzewam, że nie klient ma święty spokój. 20 tysięcy tak. byłoby tak optymalnie, gdybyś robił za 20 tysięcy, to by wszyscy się pchali do ciebie, no ale ponieważ jesteś dobry, no to ceną też sterujesz sobie troszeczkę popyt, i faktycznie no to jest tak, ja bym się na 25 tysięcy jeszcze na Ciebie skusił, jeszcze bym się skusił. No teraz robimy też na rynku pierwotnym mieszkanie 55 metrów, tylko tutaj wykonujemy z materiałem niewidocznym oraz materiałem widocznym typu farby, farby nawierzchniowe i tutaj netto 36700. Mhm. No to jest też całkiem niezły wynik. Całkiem niezły wynik. I spotykamy się oczywiście z, Dan z Danutą Prohalską, ponieważ robimy na jednym budynku. Tylko robimy, mamy przedział w granicach 50 metrów od siebie. Ostatnio nawet Danka, spotkaliśmy się 3-4 dni temu. Mówię Danka, przyjedź, zobacz, czy faktycznie robimy ładnie. I Danusia przyjechała. Spotkaliśmy się na jej mieszkaniu. Które, które było w trakcie homestagingu, i przeszliśmy na moje mieszkanie, znaczy nie moje, które, które mieszkanie ja remontuję inwestorowi. I Danka stwierdziła, że faktycznie jest to, co powinno być, i że tym fachowcom, którzy pracują u Danki, trzeba pokazać te elementy, które muszą bardziej dopracować. Ja jestem znowu pod wrażeniem tego wszystkiego, co razem tworzymy, ze względu na to, że po pierwsze, jak wejdziecie na kanał YouTube i cofniecie się 2-3 lata wstecz, to zobaczycie Patryka na jego mieszkaniu, jednym z pierwszych mieszkań. Bo ja byłem, nagraliśmy na YouTubie, jest ten odcinek. Można go zobaczyć. Jak nie możecie znaleźć, dajcie znać, to wam podeślę maila na infomalpawiew.pl. Potem Patryk występował na maratonie. Maraton Viv to nasza flagowa konferencja, która skupia tysiąc osób na sali. I to są sami inwestorzy, którzy chcą nauczyć się, którzy chcą podpowiedzi, którzy chcą się wesprzeć. Patek, ty też tam występowałeś. Tak, miałem, miałem taką przyjemność wystąpić. Rozmawiałem wtedy o remontach w klasie premium. Oraz oczywiście opowiadałem o tym pierwszym mieszkaniu, o tym pierwszym zakupie pod pierwszego flipa, zaraz po, zaraz, podczas twoich warsztatów. Ale z drugiej strony, popatrzcie, bo Patryk przed chwilą wspomniał o Danusie Prochalskiej. Danusia Prochalska była dwa miesiące temu na kanale, tutaj, jeśli chodzi o wywiad, na naszym kanale. Więc to też jest niesamowite, że te osoby współpracują ze sobą, wspierają się. Właśnie Danusia jest liderem, która skupia uczestników warsztatów z całego Śląska, robi spotkania organizacyjne. Takie regionalne, zapoznawcze, wspomniany był Alex Weiss, który wcześniej już też był w wywiadzie, więc zobaczcie, jaka to jest moc, jaki to jest power. Szczególnie, kiedy działa się we społeczności, w dobrej społeczności. Społeczności, która wspiera, która podpowiada, która mówi, jak najlepiej działać, no i to dzięki temu nie czujemy się sami. Patryk, widzę tam z tyłu u ciebie rola, remont to nie problem, napisać książkę. Tak, książka powstała oczywiście dzięki Wojtkowi, ponieważ y, Wojtek powiedział: Patryk, napisz. Patryk, napisz, ponieważ y, tyle osób, które, które przeprowadzasz też podczas warsztatów, pomagasz, y, jeżeli ktoś ma problem, dzwoni, odpowiadasz. Y, nigdy, nigdy nikomu y, y, nie powiedziałem, że nie mam czasu, więc staram się zawsze każdemu pomóc. No i. Żeby, żebym nie musiał aż tylu telefonów odbierać, to nam napisałem książkę Remont to nie problem, którą można zakupić u Wojtka w sklepie Rentiera. Więc ja myślę, no, że zapraszam Wojtek na pewno da jakiś rabat na tą książkę. Więc, więc ja myślę, że warto tą książkę przeczytać, ponieważ ona jest usystematyzowana, więc wszystko jest napisane dokładnie, jak trzeba robić od samego początku do końca żeby przeprowadzić tak zwanego flipa. No to dobrze, to znowu wymyślamy coś fajnego dla naszych internautów. Jeżeli by ktoś chciał zakupić książkę, to proszę zgłaszajcie się, może, może nie zgłaszajcie się, ja od razu tutaj przydzielę hasło remont to nie problem, każdy kto będzie kupował książkę remont to nie problem i wpisze kod remont to nie problem, no to uzyska rabat. Ile tego rabatu Patryk dajemy? Myślę, że przysłowiowe 10% jest ok. No to już jest całkiem nieźle. Natomiast my z Patrykiem też nakręciliśmy kiedyś taki webinar, który powstał przez też takie moje ułatwienie pilnowania remontu pod tytułem. 14 krytycznych momentów, podczas których musisz być na remoncie, aby nie popłynąć. I my tam sobie rozmawialiśmy z Patrykiem o remoncie, ponad półtorej godziny rozmów, ale też te 14 momentów, szczególnych momentów, w których warto być, tak, żeby przypilnować tą ekipę remontową. A więc zapraszamy też do sklepu Rentiera na kod. Patryk Gogacz, będziecie mieli 50% upustu od ceny, która tam jest. I to też jest bardzo fajny materiał, który może uzupełnić Waszą wiedzę dotyczącą remontowania. No to dobrze. To, Patryk, przeszliśmy przez Twoje remontowanie i, i liczby. A ile flipów już do tej pory zrobiłeś? Aktualnie jest ponad 30 flipów. Jakaś, jaki średni zysk na, na, na każdej nieruchomości? Jeżeli chodzi o średnich zysków, to nie mam jakoś usystematyzowane, jaki jest ten średni zysk, ale maksymalny jest 120 tysięcy, minimalny jest 5 tysięcy złotych podczas pandemii, ale, ale się zdarza, ponieważ miałem ciśnienie, żeby mieszkanie szybko upłynnić, ponieważ potrzebowałem gotówki na kolejną inwestycję. Okej, okay, a strat nie było żadnych? Staram się, żeby żadnej nie było i aktualnie mówię. Stratom to jest dla mnie jako stratom, no to jest ten zysk 5000 tysięcy złotych, ponieważ moje minimum jest 15 tysięcy złotych. Więc um, u ciebie jest minimum 30. Ja sobie dałem poprzeczkę na 15 tysięcy złotych, zawsze przekraczałem 30. Ale jeżeli ktoś sobie da te minimum 15 tysięcy, zawsze się zmieści, zawsze zrobi, jeżeli chodzi o sam. Początek, jeżeli jak ktoś na przykład przejdzie warsztaty, więc, więc ja myślę, że w tych czasach jest okej. Okay. No to ciekawie, dlatego że tydzień temu mieliśmy na kanale Patryka Sołtysiaka, który zapytany o stratę powiedział dokładnie to samo, że najniższa wartościowo inwestycja, jeśli chodzi o zysk, to była właśnie 5 tysięcy złotych i to też dla niego była strata, ze względu na to, że tam chyba rok się z tym mieszkaniem bujał. Ale to bardzo się cieszę, że, że działa, idziesz do przodu. Ale teraz też, nawet chyba pokusiłeś się, żeby zrobić krok naprzód, bo słyszałem, że idziesz w kierunku deweloperki. Tak, powiem szczerze, marzyłem marzyłem o tym od roku. Lecz, jak wiesz, każdy musi dostać kopniaka. Żeby, iść ten, żeby znowu sobie dźwignąć tą poprzeczkę wyżej, no to trzeba mieć jakichś motywatorów. Trzeba się spotykać z ludźmi, którzy robią, Robią i działają w danej branży. Czyli jeżeli zaczynałem i, i, i do, tej, do tej pory liczmy, robimy flipy, to trzeba się spotykać z osobami, które robią flipy. Czyli trzeba przyjeżdżać na taki maraton, trzeba z tymi osobami porozmawiać. Wtedy się dostaje tak zwanego kopa, żeby zacząć działać. To samo jest w branży deweloperskiej. Jeżeli chce się zacząć oczywiście działać, to pierwszą rzeczą jest, trzeba mieć troszeczkę finansowania. Ponieważ przy, przy flipach można się posiłkować jakąś tam minimalną kwotą, tak jak oczywiście tam mamy to rozpracowane podczas warsztatów, tak jak to wszystko pokazujesz. A jeżeli chodzi o deweloperkę, no tutaj jest ta poprzeczka troszeczkę wyższa. Moim zdaniem ryzyka nie ma tu i tu, ponieważ wszystko się na dzień dzisiejszy sprzedaje, ale ryzyko jest jedno: trzeba przetrzymać trudne momenty. Każdy z nas mał, miał na pewno i, i, i będzie mieć trudne momenty. Ja takie miałem, jeżeli zaczynałem projekt deweloperski i się okazało, że jeszcze mi starczy na miesiąc czasu pieniędzy, muszę utrzymać pracowników i mogę nie mieć co wsadzić do talerza. I to był okres listopad-grudzień. 2020 to oczywiście czas, czas pandemii. Remontowaliśmy cały czas. Niestety, sprzedaż mieszkań się troszeczkę opóźniła, więc nie sprzedawały się te mieszkania od razu. Trzeba było chwileczkę poczekać. A przy branży deweloperskiej, niestety, jesteśmy związani z ekipami, których naprawdę jest bardzo mało, jeżeli chodzi o stany surowe. Trzeba takich ekip szukać, trzeba też oczywiście pilnować, i nie ma ich tak, jak jest przy flipach że się wpisze firma remontowo, remontowo budowlana do wykończeń i mamy na przykład ofert 300, 400 przy stanach surowych, przy deweloperce jest ofert 10, 15 i tam są dosyć długie, dosyć długie terminy wykonania, więc też jeżeli jest jakaś ekipa wolna, oczywiście tak jak ty uczysz na warsztatach, trzeba zrobić kompletną analizę, trzeba wszystkich sprawdzić, i tak dalej, i tak dalej. więc. To, co jest przy flipach, jeżeli chodzi o kontrolę, analizę rynku i itd., to to samo jest też przy deweloperce, tylko są inne kwoty. Trzeba dodać te zero albo dwa zera. I, I to nie jest łatwe, to nie jest też trudne. Trzeba to usystematyzować. Nie trzeba liczyć na początku na duże zyski. Ja myślę, że to też jest dosyć duża przewaga, jeżeli chodzi o moją, o moją osobę, że sobie zakładałem ten zysk minimum 15 tysięcy złotych. To samo mam przy deweloperce. Czyli jeżeli robię budynki dwulakolowe, parterowe, o których zawsze, zawsze, zawsze marzyłem, że chciałbym w takim domku mieszkać. Choć ty taki domek bodajże rodzicom wybudowałeś z tego, co tak. Tak, właśnie w tym roku. Tak. No tak jest. Tak, więc to są domki popularne, 80-90 metrów plus garaż. Mamy w granicach 110 metrów. Parter, nie ma, nie ma schodów, szybkie wykończenie naprawdę nie ma co robić, ale mam zysk na przykład minimalny 150 tysięcy złotych. I to jest mój zysk taki minimalny, więc też, też się nie ograniczam do jakichś dużych, dużych zysków, ponieważ ktoś, jeżeli założy bardzo duży zysk, no to się może spalić spalić na jakieś pierwszej inwestycji i później może przestać działać, więc ja sobie zakładam minimum, jeżeli zarobię 100 tysięcy złotych, która taka inwestycja trwa około roku to i tak jest dobrze, ponieważ na sam początek budowałem domy ale niestety jeżeli się buduje inwestycyjnie to ja się znowu muszę zmienić mentalnie muszę patrzeć gdzie warto dołożyć jakich materiałów można użyć żeby oczywiście to nie były materiały reklamacyjne. Musimy na to zważać uwagę, ponieważ czy kupimy farbę tańszą, ona zawsze będzie taka sama poglądowo, ale jeżeli nie zastosujemy hydroizolacji dobrej, to nam może przystworzyć bardzo duże problemy. Przy flipie to są 5, 10, 15 tysięcy straty, ponieważ coś musimy odnowić. Przy takiej deweloperce to już jest 80 do 100 tysięcy złotych. Więc no, trzeba, się, trzeba się do tego um, inaczej przestawić. No, bardzo długi wywód. Dziękuję Ci serdecznie. Ja ci powiem, że zainspirowałeś mnie do tego, żeby przygotować takie szkolenie dla um, wszystkich inwestujących. Postaw swój pierwszy domek inwestycyjny, albo tak swój powiem. pierwszy domek, oczywiście, rodzinny. Bardzo wiele ciekawych uwag. No, ja trochę tych domów też już postawiłem. Budowałem, bo gdzieś tam w 2011 zaczynałem od swojego własnego. W tym roku faktycznie budowałem dla rodziców, czyli cały proces inwestycyjny od zakupu atrakcyjnej działki poprzez wszelkiego rodzaju pozwolenia, i tak dalej, i tak dalej, więc no, to jest bardzo ciekawa ścieżka, a ona otwiera oczy i pokazuje, że przy takim domu to właściwie bez problemów można można zarobić. Więc słuchajcie, jeżeli jesteście zainteresowani takim szkoleniem, to piszcie w komentarzach, że potrzebne jest takie szkolenie. Ja myślę, że koszt takiego szkolenia byłby około 5000 tysięcy złotych, bo ja liczę, że tam trzeba byłoby ściągnąć wielu fachowców, którzy by też pewne rzeczy podpowiedzieli i doradzili. Więc jeżeli to jest odpowiednia cena, i dałbyś radę, pisz w komentarzach, przygotuję taki program. Poprowadzę, podpowiem, bo na wszystkim fajnie można zarobić. A i pewnie Patryka zaprosimy, żeby był wśród prelegentów i gdzieś tam wspierał nas pod tym względem, bo to jest bardzo człowiek doświadczony, szczególnie w budownictwie, w remontach, więc jak najbardziej. Okej, okay, Patryk, a powiedz mi, jak, bo tak, ty jesteś rocznik 80 mniej więcej? 83. 83, no to mamy 7 lat różnicy, bardzo ciekawa różnica. No, i powiedz mi, bo Ty, jak byłeś gdzieś w szkole średniej, no, Śląsk oczywiście, nie? Tam, jeszcze wtedy wszystko kręciło się pewnie wokół kopalni i przemysłu wydobywczego. To powiedz mi, o czym marzyłeś? Kim chciałeś zostać? Kim chciałeś być? Jak to wyglądało? Powiem Ci tak. Marzeń miałem sporo. Ale to jest może śmieszne, i to zawsze opowiadam każdemu, ale to tylko i wyłącznie na takich spotkaniach. Integracyjnych, jak jesteśmy w grupie, trzeba sobie założyć cel. Ja, jak zaczynałem podstawowe remonty, i tak dalej, zawsze trzeba sobie poszukać jednej osoby, do której warto by się było przybliżyć. Czyli ja miałem jedną osobę w mojej miejscowości. Która, która teraz jest faktycznie dobrym, bardzo mocnym przedsiębiorcą, to już jest faktycznie biznesmen, można powiedzieć, po samym ubiorze, po samych samochodach. W 2015 roku miałem Golfa Trójkę, przyjeżdżałem na stację benzynową. Ten pan przyjeżdżał Mercedesem klasy C. I do tej pory, powtarzam, to był mój jedyny cel. Patryk, Fajnie by było, jakbyś podjechał na, na stację benzynową, byś otwierał kurek, wsadzasz bagnet, podłączasz, i patrzysz chmury, i nie interesuje cię, ile kosztuje paliwo. Ja niestety, tankując gaz, bo to było auto zasilane instalacją gazową, patrzyłem cały czas w licznik. Ten pan patrzał w niebo i się zastanawiał, co trzeba zrobić, żeby mieć jeszcze więcej. Więc teraz ja jeżdżę przysłowiowym Mercedesem. Spotykamy się też niekiedy na tej samej stacji. Patrzymy razem w niebo, lecz różnią nas zera. On jeździ w tak zwanym Lamborghini i ma jeszcze sporo aut w takim, w takim segmencie. No, ja mam, ja mam tylko Mercedesa. Powiem szczerze, to jest tylko 5 lat. A ja widzę, jaki można osiągnąć sukces. Jeżeli ktoś ma jakiś cel. Taką jest... osobę poznałeś, Patryk, gdzie taką osobę poznałeś? Gdzie taką osobę poznałem? Tak. Więc co, przypatrywałem się cały czas tej osobie. Znaczy, on o tym nie wie, że, że taki, nie wiem, czy to można mentor, y, mentor y, mentorem nazwać, ale, ale to była taka osoba, która, którą ja do tej pory cały czas ogólnie podziwiam. Oprócz, ale... siebie, no, że, oprócz ciebie, że, że y, ogólnie trafiłem też na, y, też na ciebie i tutaj. Też ten warsztat, mentoring faktycznie bardzo dużo wniósł w moje życie. Zawdzięczam to dwóm osobom. Jedna to jest ten pan z, ze stacji benzynowej, a drugą to jesteś ty. I to były faktycznie dwie osoby w życiu, które w, tutaj się podpierałem, że chciałbym kimś być tak jak on. A znowu w tym samym czasie znalazłem ciebie osobę, która mi podpowiedziała, jak to mam zrobić i, 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 i jak mam, jak mam dążyć do tego celu. Więc słuchaj, znalazłem... a ten patron prowadzi teraz jakąś firmę budowlaną deweloperską? E, robi inwestycje deweloperskie. A słuchaj, a czy on nie ma na imię Michał czasem? Nie. Arek. Arek. E, Arek, Arkadiusz. Arkadiusz. Myślę, że poza anteną, poza anteną porozmawiamy, powiem ci. O kogo chodzi. Ale powiedz to, bo świat jest mały, dlatego że nam jedną inwestycję w Łodzi robił pan Michał i pan Arkadiusz i po prostu z tego co słyszałem to jeżdżą Lamborghini, a przy Lamborghini nie ma za wiele w, na świe, na świe, w Polsce. Porozmawiamy i... poza anteną i, i, i może akurat to są te, może to są te osoby, o których, o których teraz mówimy. No dobrze, pozdrawiamy serdecznie wszystkich Arkadiuszów, wszystkich Michałów, którzy prowadzą firmę budowlaną, jeżdżą Lamborghini, ale to tak jest, że jak spojrzysz na listę najbogatszych ludzi, to faktycznie mamy osoby, które w dużej mierze zajmują się nieruchomościami i tak jest z Kulczykiem i tak było, przepraszam, i tak z wieloma innymi bogatymi ludźmi w Polsce, więc... Dlaczego by nie? Po tym można właściwie poznać. Gdzieś tam te nieruchomości zahaczają o te tematy, które są związane z pomnażaniem kapitału, z lokowaniem kapitału, więc to jest dosyć dobre. No ja mam nadzieję, że podoba Wam się tematyka, że chcielibyście tą tematykę. Oczywiście poszerzać. Jeżeli Cię mogę prosić, to dawaj lajki, bo to jest bardzo istotne, to jest wynagrodzenie dla nas, to jest docenienie naszej pracy, Patryka pracy. Oczywiście zasubskrybuj kanał, zaznacz dzwoneczek, bo takich tematów jest coraz więcej, coraz bardziej one inspirują. Ja chciałbym zauważyć, że bierzesz udział w wywiadzie z osobą, która rozpoczynała moje warsztaty 5-6 lat temu, a ja chcę pokazać na tych przykładach, jak ich życie się zmieniało, w którą stronę poszli i w którą stronę zmierzają, więc Patryk jest tego bardzo dobrym przykładem. Powiedz, Patryk, gdzie chcesz być za 10 lat? Powiem ci tak, jeżeli chodzi o kolejne 10 lat. To moje marzenie jest takie: pozostać dalej w branży budowlanej, spotykać ludzi z danej branży, poszerzać swoje znajomości, na pewno zmiana pewnych nawyków, które, których się trzeba uczyć. Coraz więcej czy, czytam książek, przeważnie Briana Tracy'ego, też się tego wszystkiego uczę. I, i co? No bardziej chodzi, Myślę, że już jesteśmy w takim wieku, że bardziej chodzi o większy spokój żeby być zdrowym, bo jeżeli będziemy zdrowi, no to praktycznie można, można, można mieć wszystko I, i, i do tego sukcesu, który tam mamy jakoś zaplanowany na jakimś samym szczycie do niego, można, można spokojnie dotrzeć, tylko to wymaga czasu i chciałbym też powiedzieć, że to jest tak jak ktoś powiedział, minimum 10 lat trzeba ciężko robić, żeby odnieść swój pierwszy sukces. Te minimum, które, które ja ogólnie potrzebowałem, to, to mam, Chciałbym się wyprowadzić z bloku, ponieważ mieszkam w mieszkaniu 43 metrowym na czwartym piętrze, bez balkonu. Więc każdy mnie za to, mnie za to podziwia. Więc ja myślę, że kolejną działkę, którą, którą zakupili, zakupiłem dwa dni temu, nie mając oczywiście pieniędzy na tą działkę ponieważ jak się robi inwestycje, no to faktycznie ten cały kapitał gdzieś tam cały czas inwestujemy. To będę się zastanawiać, mam do 31 marca czas, żeby tą działkę do końca po prostu zakupić. Myślę, że te pieniądze na, na szybko zorganizuję. Przyjdą mi kolejne transze z pierwszej inwestycji, więc to już się zacznie powolutku zamykać. I co chciałbym powiedzieć? No, I że najważniejszą zasadą w życiu trzeba być uczciwym. Jeżeli ktoś jest uczciwy, naprawdę dojdzie bardzo wysoko. Wiesz, uczciwość to pojęcie względne, nie? bo to jak dwie strony stają w sądzie naprzeciwko siebie, jedna ma rację i druga ma rację. Każdy działa pod, pod względem siebie. Potem gdzieś tam przychodzi sąd i to rozstrzyga, ale oczywiście jak najbardziej trzeba się pilnować, trzeba mieć pewne zasady. Ja też do tego zachęcam. No i bardzo się cieszę, że zwracasz na to uwagę, bo um, uczciwość dzisiaj, lojalność, pracowitość, dyscyplina to są te rzeczy, które właśnie pokazują że można odnosić sukces, a i po wywiadach wcześniejszych jeszcze determinacja i zaangażowanie w to wszystko. Patryk, z jednej strony powiedziałeś, że zrobiłeś 1000 remontów przez 15 lat, 5 remontów miesięcznie i że robisz flipy, 30 flipów, a jakim teraz kapitałem zarządzasz i te twoje inwestycje, jeśli można wiedzieć, mniej więcej są, no bo z drugiej strony mówisz, że mieszkasz w małym mieszkanku, to jak to, to wygląda? Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to tak. Pierwsza inwestycja opiewa o cały koszt do oddania kluczy w granicach miliona złotych. Tą działkę, którą, którą zakupiłem parę dni temu, tam jest już inwestycja na milion czterysta. Więc jak widać, poprzeczka rośnie. Poprzeczka ale... rośnie, czyli cały czas ten kapitał, który zarabiasz, cały reinwestujesz czas. i lokujesz. Nie przejadasz. Tak, tak, tak. Oczywiście wiadomo, posiłkuję się linią kredytową, jakimś tam drobnym finansowaniem bankowym, ale, ale spotyka mnie też bardzo dużo problemów, jeżeli chodzi o finansowanie z banków komercyjnych, ponieważ my, jako inwestorzy, no, nie jesteśmy tak fajnie doceniani, jeżeli chodzi o, formy, o formę finansowania, nawet jeżeli mamy nieruchomości pod zastaw, no to niestety jest ciężko otrzymać finansowanie. Z tytułu tego, że my cały czas inwestujemy i cały czas wykładamy, wykładamy własny kapitał, więc koszty nam rosną, a nie ma zysku. Więc, więc to, to, to też troszeczkę boli. Ale ja myślę, że trzeba podchodzić do wszystkiego z uśmiechem. Super, Patryk. Minęło 40 i parę minut. Dziękujemy ci serdecznie za całą inspirację. Za to, że wkładasz no dużo wysiłku w to, abyśmy tą wiedzę na temat remontowania i budowania pozyskiwali cieszę się, że idziesz, rozwijasz się, zrobimy sobie wywiad za 5-10 lat, zobaczymy, gdzie Patryk doszedł, a oczywiście Was proszę za subskrybowanie kanału, jeżeli Wam się podobało, piszcie na infomapa.wifn.pl po te bonusy, o których rozmawialiśmy, kody rabatowe były podane, czyli do książki to remont, to nie problem, a jeśli chodzi o, o nasz webinar wspólny, to Patryk Gogacz więc pisane małymi literami, oczywiście wszystko i razem, bez przerw. Życzymy Ci, Patryk, dalszych sukcesów. Jesteśmy w kontakcie i do zobaczenia, i do usłyszenia. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.